udzielić drugi raz głosu, nie? Dobrze, Młodzież Wszechpolska. Panie prezesie, w momencie, kiedy w Polsce trwała dyskusja na temat obniżenia emerytur dla funkcjonariuszy SB, był pan przeciwny temu pomysłowi, argumentując, że jesteśmy państwem prawa i że nawet w Polsce pod okupacją hitlerowską wypłacono... I nawet powiedziałem wtedy, że tylko na sekundkę, tak generów, i nawet wtedy powiedziałem, że odebranie emerytom, tych emerytur SB-kom to jest próba, żeby potem odbiorą innym. Chcą sprawdzić, jak zareaguje społeczeństwo. I co się stało? Podniesiono wiek emerytalny innym, prawda? Dobrze, panie prezesie, ale w każdym razie twierdził pan, że nawet w Polsce pod okupacją hitlerowską wypłacono sanacyjnym oficerom emerytury. No więc to jest to pytanie. Czy uważa pan, że esbeckie emerytury, wyższe kilkakrotnie niż emerytura zwykłego Polaka, są sprawiedliwe i powinny zostać utrzymane? Nie są sprawiedliwe, czy uważa pan, że system prawny Polski pod hitlerowską okupacją powinien być dla nas jakimś wzorem? Proszę pana, system prawny jest jedną sprawą i... Prawa nabyte są drugą sprawą. Prawa nabyte trzeba szanować. Jeżeli, proszę pana, kat by obciął głowę mojemu ojcu, czy powiesił mojego ojca i miał obiecaną emeryturę, to ja, jeżeli przyjąłem majątek po PRL-u, będę mu tę emeryturę wypłacał. Po prostu. Nie będę wnikał, czy słuszna, czy niesłuszna. Tak wtedy płacono, taką mu emeryturę obiecano. Żołnierzom obiecano emerytury, prawda, policjantom obiecano emerytury i niestety, ja się z tym nie zgadzam, że to trzeba robić, ale to trzeba im płacić. Niestety, bośmy wzięliśmy po PRL-u majątek PRL-u i wraz z nimi wzięliśmy zobowiązania PRL-u. I co stało się z tym majątkiem, który wzięliśmy... Co stało się z tym majątkiem, który wzięliśmy z PRL-u? Nie wiem, co się stało, ale znaczy wiem, co się stało. Został rozkradziony przez właścicieli III Rzeczypospolitej. Ale co to ma wspólnego z tym? M Polska, proszę.